tak jak jeden mówi, proszę coś powiedzieć do mikrofonu. Dzień dobry mikrofonie. To był grudzień 90 roku. Przylecieliśmy samolotem. No więc jak się z zimy przyleciało do Rwandy, no to zmiana klimatu po pierwsze. Więc to pamiętam, że było ciepło. No i był to od razu czas wojny. Zjechaliśmy, kiedy wybuchła wojna w październiku 90 roku. Wstrzymano loty, więc, bo ja miałem na 3 października przylot do Rwandy. 1 wybuchła wojna, więc czekaliśmy, kiedy będą loty wznowione, więc ja jeszcze skorzystałem tam te 2 miesiące, że zapisałem się na takie studium biblijne w Brukseli. I w grudniu, kiedy był wolny lot linii brukselskich, przyleciałem gdzieś tam koło 20 grudnia chyba. I no jak zawsze współbracia mnie przyjęli życzliwie, bo już tu byli, zamieszkaliśmy pierwszy dzień u palotynów, walka z komarami, walka z wszystkim i tak od pierwszego dnia się zaczęło. To, co można podkreślić, że rok 90 był szczególny dla Rwandy, ponieważ była to wizyta świętego Jana Pawła II. Przyjechał we wrześniu 90 roku. Była to wielka wizyta, Jan Paweł cieszył się bardzo, był otoczony Polakami. W tym czasie było prawie około 100 misjonarzy polskich, więc to był taki miły czas. Ale wyświęcił też tutaj w połowie drogi między Kigali a Butare, czyli takimi dwoma miastami, jest Kabgayi. Tam takie jest miejsce w tym Kabgayi, polowy ołtarz, chyba około 30 księży było wyświęconych. Jednakże był to też czas, kiedy już była planowana wojna, gdyż właśnie wykorzystano, tak mówiono, wizytę Jana Pawła II do przeniesienia broni i tak dalej, ponieważ atak na Rwandę sił frontu patriotycznego rozpoczął się w 90 roku w październiku z Ugandy, z tych terenów, gdzie tam było przygotowywane. No i trwało to 2-3 miesiące i rozpoczęto negocjacje w Rwandzie. No, które jednak zakończyły się ludobójstwem w 1994 roku, kiedy został strącony samolot. Ktoś tam gwiżdże, ptaszek. Został strącony samolot. Nikt do tej pory jeszcze nie ma jakiejś wersji, jak, kiedy, dlaczego i kto. Są takie tylko ogólne przypuszczenia, więc nic się więcej nie da powiedzieć. I 7 kwietnia 1994 roku rozpoczęła się tragiczna wojna ludobójcza. Przez 100 dni zabito prawie 1 000 000 Tutsi. Było to przeciwko temu plemieniu. Natomiast właśnie te wojska tego plemienia wchodziły do Rwandy i one zatrzymały to 1 lipca i objęły obecnie władzę i sprawują rządy w Rwandzie. Kiedy przyjechałem do Rwandy, już w pierwszym tygodniu jechałem między zabitymi ludźmi, bo była wojna, więc to były takie czasy niełatwe. Później też musieliśmy uciekać, byliśmy ostrzeliwani. No jak jest wojna, myśmy byli w środku tych różnych zamieszek, więc wojna jest złem jak wszędzie. Nie ma, nawet jak jest wojna obronna, czy wojna jakaś słuszna, co się mówi. Jest to zawsze zło, no jest zabijanie, jest oczywiście trzeba się bronić i to jest nawet w katechizmie, że obrona jest ważna. To nie jest, że można się poddać, ale to są trudne tematy bardzo, bo każda wojna rodzi wiele zła, wiele przemocy, niesprawiedliwości i tak dalej. Więc ta wojna, którą myśmy przeżyli, była bardzo trudna. Ja w sumie byłem żołnierzem w stanie wojennym od 80 do 82 roku, więc może byłem bardziej przygotowany jak inni księża, bo po ludobójstwie, kiedy trzeba było opuścić kraj, bo wszyscy misjonarze zostali ewakuowani przez siły wojskowe. Cicho tam. To taka papuga. Jak mówię, to chcę też coś powiedzieć. Misjonarze wyjechali, więc
po ludobójstwie było w Rwandzie około 1500 prawie misjonarzy, to chyba tylko 1/3 wróciła, żeby dalej kontynuować misję. Większość pozostała w swoich krajach. No myśmy wszyscy powrócili i kontynuujemy tą misję do dnia dzisiejszego. I akurat w tym roku jest 40-lecie naszej pracy misyjnej księży Marianów w Rwandzie. Bo wojna jest wojną. Wiele wojen toczyło się na świecie i toczy się dalej. Natomiast ludobójstwo jest inną kategorią. Jest to wielka nienawiść dwóch czy narodów, czy dwóch innych etni, czy dwóch plemion, jak to było w Rwandzie, więc i polega po prostu na całkowitym wyniszczeniu danego narodu. Z tych wojen takich ludobójczych, czyli wojen, czy tych konfliktów ludobójczych było wiele i one są autentycznie, to jest już takie czyste zło oparte na wielkiej nienawiści z dwóch stron z reguły, na wielkim jakimś pragnieniu czy zemsty, czy no, wyzwalają się w człowieku największe dzikie pragnienia zabijania, torturowania i tego właściwie czasami nie idzie powstrzymać. I ludzie ci są tak opętani przez to zło, otumanieni. Często też wyroki są wykonywane przez ludzi pod wpływem narkotyków, bo mówię, wszystko co najgorsze wytwarza się w takim aspekcie ludobójstwa, które już nie chcę przytaczać tych olbrzymich, tragicznych przykładów, jakie są tortur, wszyscy znamy je, słyszeli o nich. Naprawdę jest to słowo nigdy więcej, never again, ale to nic nie działa. Każde cierpienie ma sens, tak jest w kontekście chrześcijańskim, bo Pan Jezus był tym, który cierpiał, żeby zwyciężyć zło i grzech. I teraz cierpienia, które się dokonuje, trudno powiedzieć, że jest bezsensowne, bo ono ma jakiś wymiar, że w kontekście właśnie walki ze złem, z grzechem, to cierpienie jest obecne. Natomiast każdy walczy o to, żeby nie było tego cierpienia, które można powiedzieć, że jest bezsensowne. Zabijanie, niszczenie, ale wiemy, że to jest tak wielka maszyna uruchomiona, jest zawsze międzynarodowa, rozwoju, zbrojeń. Widzimy, że w każdym kraju obecnie największe znaczenie ma uzbrojenie. Jak jesteśmy uzbrojeni, tak możemy spokojnie żyć. Więc idea pokoju zupełnie się zmienia. Życia takiego, jak Pan Jezus głosi w Ewangelii. Wielkiego pokoju, dobra człowieka, miłość Boga, miłość drugiego człowieka, oddanie życia za swoich braci, modlenie się za prześladowców. Więc jest to zupełnie inny wymiar. Ale to jest właśnie ten wymiar ewangeliczny, który buduje cywilizację miłości. Człowiek, który odrzuca Chrystusa, odrzuca Słowo Boże, wchodzi na drogę konfliktu, wojny, przemocy. Taka jest rzeczywistość. Po tej wojnie i ludobójstwie można powiedzieć, że był czas takiego milczenia, był szoku. I później zaczął się czas pojednania jednak, bo nie można żyć w pustce takiej. Kościół od początku, no trudno mu było głosić od razu taką pojednanie, żeby przebaczyć, bo to jest ciężka rzeczywistość. Przebaczenie jest łaską Bożą. To nie człowiek ma siłę, że przebacza jeden drugiemu, to musi się odbyć w kontekście łaski Bożej. I Pan Bóg daje tą łaskę. Jeżeli ktoś przebaczył, ma nowe życie. Ten, kto nie przebaczył, żyje w śmierci. Takiej w cudzysłowie. Bo żyje w nienawiści, żyje w wspomnieniach samego zła, nie może się normalnie rozwijać, ma problemy traumatyczne. Oczywiście to nie jest tak łatwo powiedzieć, no, to jest twoja wina, żeś nie przebaczył. Takie są wielkie rany ludzkie, że to się nie da tak w jednym słowie napisać, nie ma jakiejś definicji, przebacz, będziesz szczęśliwy, będziesz miał nowe życie. Można tak powiedzieć. Bo siła przebaczenia, Pan Jezus daje przykład, już na krzyżu, przebacz im ojcze, bo nie wiedzą co czynią, nie? Więc widzimy, to nie było też takie lekkie słowo i Pan Jezus jest zadowolony. To było krzyk wielki, taki Boże słowo dla nas, że bez, to przebaczenie ma szeroki wymiar, bo to można dużo mówić. I to przebaczenie jest ważne, bo ono jest w kontekście i wojny, w kontekście ludobójstwa, w kontekście problemów rodzinnych, w zakładach, układów międzynarodowych.
Żyjemy z sąsiadami, nawet tu w Rwandzie, z Burundi jest zamknięta granica, nie można się tam przemieścić. Wielkie napięcie z Kongo, napięcie z Tanzanią, z Ugandą. No, no w takich warunkach żyjemy dzisiaj. Objawienia maryjne były pewnym posłaniem takim proroczym dla Rwandy. Maria przychodzi zawsze, żeby pomóc człowiekowi, widzi. To w sumie ja mówię, że to Pan Jezus, czy Pan Bóg posyła Matkę Bożą, to nie, że Maryja ma swoje jakieś plany. Planem Maryi jest jeden plan. Niech mi się stanie według słowa Twego. Maria pragnie wypełnić wolę Bożą i ją wypełnia. I przyszła do Gwadelupy, tam 450 lat przed objawieniami w Kibeho, które spowodowało, że mówi się, że setki tysięcy ludzi zostało zachowanych przy życiu, że nie było tych ofiar z ludzi w tych praktykach religijnych. Wstrzymano masę przemocy. Maryja przychodzi do Kibeho i też mówi, że daje znak, że są objawienia mówiące o przemocy, o wojnie, o ludobójstwie prawie, którego się nie rozumie do końca. I powstały też książki, dlaczegośmy nie posłuchali Matki Bożej, nie? I to było już troszkę za późno, kiedy stała się taka wielka tragedia. Więc Maryja też przyszła, ale nie tylko Maryja przychodzi i wszystkich wzywa do przemian, bo objawienia z Kibeho nie są dla Rwandy tylko, jak mówią, widzące i cały czas to główne posłanie. One są dla całego świata. Są to objawienia, że każdy z nas może tam zaczerpnąć. I Maryja właśnie mówi, że świat jest w złym kierunku, teraz idzie w złym kierunku, że jest ciągle nad jakąś przepaścią, że ciągle jest wiele niebezpieczeństwa. I widzimy, że człowiek nie respektuje Boga, Bożych przykazań, tworzy swoje nowe przykazania. Wszystko to się wydaje takie dziwne. Świat elektroniczny, który nie widzi jak gdyby człowieczeństwa, tej właśnie cywilizacji miłości, tylko cywilizację techniki, która wypłyca człowieka, nie, że go ubogaca, że to nie, że roboty za nas będą pracować. My tworzymy te roboty, nie? My tworzymy sztuczną inteligencję teraz. Nowy temat wielki się rodzi, więc nie wiadomo w końcu, kto będzie za kogo mówił niedługo, bo to będą roboty. Chodzi o to, że człowiek zawsze pozostanie człowiekiem. Im więcej jest Bożej obecności, człowiek jest bardziej naturalnym, bo człowiek jest stworzony na obraz Boga, jest jego odbiciem i w Boga można w człowieku zobaczyć. W robocie nie zobaczymy. Widzimy pewne dzieło człowieka, jego geniusz, bo Pan Bóg dał taką możliwość. Ale my mówimy, że doszło jednak do wojny, ludobójstwa, że jak gdyby nie posłuchaliśmy głosu Boga, Maryi, ale mówimy, jakby nie było tych objawień, to mogło być jeszcze więcej ofiar, że mogło być jeszcze to bardziej tragiczne. Że na pewno dobra rzecz, która pochodzi od Boga, musi dać jakąś dobre konsekwencje i tak dalej, mimo że człowiek sam chce to zniszczyć, bo tak się pytali później, a gdzie był Pan Bóg, a dlaczego do tego doszło? Wszystko czyni człowiek. Człowiek opętany złem, grzechem, odrzucający Boga, no ma taki obrany kierunek. Więc Pan Bóg był, jak mówi jeden z jezuitów, on jeszcze więcej cierpiał, jak w czasie, gdy był tam na Golgocie, właśnie w takim kraju jak Rwandzie, przez to ludobójstwo. No, niewątpliwie cała nasza działalność misyjna to jest nasze oddanie tutaj życia w sumie, tak nie tyle jakichś męczenników, tylko normalnie oddanie naszego czasu, życia do tworzenia posługi misyjnej, która jest wspierana właśnie przez dobrodziejów, przez pomoc z Polski, z Ameryki, z innych krajów i na tej bazie, w tej współpracy dokonało się, że mogliśmy stworzyć piękny ośrodek rekolekcyjny, biblijny, katechetyczny. Jakieś mamy takie Boże Błogosławieństwo, bo kiedy zainstalowaliśmy w naszym centrum dużą figurę Chrystusa Miłosiernego, taka sześciometrowa, to Pan Jezus tym swoim znakiem błogosławieństwa cały nam czas towarzyszy, ludzie nas wspierają, że dożywiamy 1000 dzieci, to jest też duże fundusze, trzeba zebrać 4 razy, 6 razy w tygodniu, bo 200 dzieci niewidomych dożywiamy 6 razy w tygodniu. Że płacimy prawie 50 osobom bursy szkolne, żeby się mogły uczyć, czyli ci najubożsi. Kościół wypełnia olbrzymie dzieło charytatywne. Oczywiście o tym się tak nie mówi, jak inne organizacje. My pracujemy po prostu dla dobra Boga drugiego człowieka, dla obrazu Boga wśród ludzi i dobra drugiego człowieka.
Obecnie wykańczamy tę większość centrów budowy. Rozpoczniemy wykończenie przedszkola, żeby we wrześniu przyjąć około 100 dzieci do przedszkola. A takim projektem, który już w sumie i naszym, i nie naszym, jest, że zaprosiliśmy i siostry też prosiły, a zwłaszcza biskup zaprosił zgromadzenie sióstr, wizytek kontemplacyjne, żeby otworzyły w naszym centrum, otworzyły swój dom, klasztor, więc nad tym teraz pracujemy. No, siostry będą prosić o pomoc, też każda jakaś pomoc by się przydała, ale jest to duży projekt, duże finanse, ale ufamy, że klasztor wizytek w najbliższych latach powstanie właśnie w Kibeho. Ja również szukam pomocy, nawet jakby ktoś, jakiś dobry piekarz już nie miał co robić w Polsce, żeby przyjechał na miesiąc i nauczyć piec chleb, bo mamy dużą piekarnię, a ja już nie mam siły uczyć, jak dobry piec chleb. Możemy też, szukamy dobrych grafików do pomocy, takich grafików internetowych, nie, żeby pomóc tam rozrysowywać pewne rzeczy w takim kontekście.